odwaga, żeby tak teraz zrobić. Ja proszę zastanowić, on tego nie robił dla pieniędzy. Wiedział, że chciał robić, bo chciał zrobić coś bardzo mocnego. I miał do wyboru pornografię, próbował, ale uświadomił sobie, że tego nie będzie mógł pokazywać. Śmierć mógł pokazywać, ale też nie było to, no nie jest to komercyjne. I zdawał sobie z tego doskonale sprawę, a jednak poruszył ten temat. No w pornografii to mogą być przyjaciele przyjemni w domu. No niektórzy filmowali. No to też czasem to chyba najbardziej jakąś potencyjnym artystą w Stanach Zjednoczonych. To było tamto, teraz też to będzie. Obraz krzesła elektrycznego. I to w różnych wersjach, w różnych kolorach. Trzeba się odnieść do tego społeczeństwa, które właśnie funkcjonowało w tamtym czasie, gdzie były Boże Bochanie, Pinagros, wszystko było piękne, ładne, a tutaj mamy... Prawdę, prawda? Tutaj mamy dwie strony życia, prawda? Są różne... Na reklamę medli to się nie nadaje. Są różne tropy interpretacji. Tutaj wiesz, na ten temat pisze, że ta konsumpcja, ta maska, gwiazdy, to jest jakby próba wymazania ze świadomości prawdy o życiu. Ale nasze życie to jest właśnie jedno i drugie. Konsumpcja, ale od tej śmierci nie uciekniemy. A kiedy zmarła jego matka? Nie może. To nie ma jakiegoś związku z jego... Nie, to są jeszcze długo żyli, bo to są też lata 60, to jest równolegle. Więc... Bomba atomowa, kolejny... Proszę Państwa, rzeczywiście w tym momencie to są najmocniejsze prace, które mają taką samą siłę rażenia, jak prace Jacksona Pollocka. Prawda? To jest coś, co nam nie pozwala przejść obojętnie. W Stanach Zjednoczonych trochę to ignorowano. Natomiast gdy te prace zostały pokazane w Europie po doświadczeniach II wojny światowej, wszyscy podeszli do tego zupełnie inaczej i jakby ten zachwyt i taka pogłębiona refleksja nad tym, co zaproponował Andy Warhol, była znacznie silniejsza właśnie w Europie i docenienie jego konceptu, prawda? Docenienie jego postawy, bo Andy Warhol był tak naprawdę twórcą pewnej postawy. Wykorzystania życia, wykorzystania prasy, zdjęć do stworzenia sztuki, która tylko formalnie ma być taka powierzchniowa, bez emocji. Ale w momencie, kiedy się dotyka tego typu zagadnień, nie możemy pozostać obojętni. To jest ta ciągłość tematyki. Najpierw zupa grzybowa, a potem grzyb atomowy.